Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych omówię Wam z finansów zagadnienie rent, czyli stałych płatności dokonywanych cyklicznie co ustalony czas. Gdy mam następujące zadanie. Pewien student zbiera pieniądze na mieszkanie, które chce kupić za 5 lat. Zakłada, że będzie ono wartości 200 tysięcy złotych. Do tego czasu chce systematycznie zbierać pieniądze. Zamierza wpłacać stałe kwoty płatne na początku każdego kwartału przez całe 5 lat trwania zbiórki. Roczna stopa oprocentowania tego rachunku bankowego wynosi 10% rocznie. Obowiązuje kapitalizacja kwartalna. Pytanie brzmi, ile musi każdorazowo wpłacać na rachunek oszczędnościowy, aby zebrać niezbędną kwotę? Pytanie więc brzmi, ile będzie wynosiła taka pojedyncza renta, czyli stała płatność, jaką będzie musiał wnosić na początek każdego kwartału. Zaczynamy od tego, że musimy ustalić, że kapitalizacja w tym zadaniu jest kwartalna, a więc musimy w tym momencie naszą stopę roczną, która wynosi 10% w skali roku, podzielić przez 4, żeby dostosować do kapitalizacji kwartalnej i zamiast mieć oprocentowanie roczne, będziemy mieć oprocentowanie w skali kwartału, czyli kwartalne. Pytanie brzmi w tym zadaniu, ile wynosi ta stała płatność, czyli ile będzie on musiał ten nasz student wpłacać do banku, aby po 5 latach mieć 200 tysięcy złotych. Te 200 tysięcy złotych uznamy za wartość przyszłą, ale na podstawie rent płatnych z góry. Dlatego tu się pojawia taki prim, taki apostrof. To, co musimy na pewno wiedzieć, to, że okres trwania zbiórki to 5 lat. Jeżeli mamy kapitalizację kwartalną, to nasze 5 lat musimy przeliczyć na kwartały. Wiem, że w każdym roku mamy 4 kwartały, a więc w 5 latach łącznie mamy 20 analizowanych kwartałów. Stopa oprocentowania to 10% w skali roku i teraz możemy przystąpić do wyboru wzoru. Wzorów na renty jest przynajmniej kilkanaście. My musimy wybrać taki wzór, gdzie tą naszą niewiadomą jest wysokość renty, gdzie wiadomą jest wysokość tego kapitału, jaki musimy zebrać, ale na podstawie płatności dokonywanych z góry, czyli z takim apostrofem, gdzie oczywiście naturalnie musi być podana stopa roczna, przepraszam, stopa procentowa w ogóle i liczba kapitalizacji. Gdy podstawimy tutaj u nas tą kwotę, którą chcemy zebrać na końcu, oprocentowanie przeliczone już na kwartalne, tutaj również i tutaj, i jest podana liczba naszych kapitalizacji, czyli u nas 20 kwartałów, wychodzi nam wynik. Ten wynik jest już powiedzmy tym, co było nam potrzebne w treści zadania, czyli wysokością renty. Wystarczy to zinterpretować. Można to krótko skomentować, że płatność stała powinna być wnoszona w wysokości 7 638 zł i 46 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele.
filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.